Mam listę z danymi i chciałbym sprawdzić szybko, jakie wartości występują w kolumnach miasto i status. Zawsze robiłem to w ten sposób, że włączałem szybciutko filtr, będąc w liście, klikam Ctrl-Shift-L, rozwijam pole filtrowania i wyświetlone są wszystkie elementy, które w danym polu, czy też w danej kolumnie występują. To samo mogę sprawdzić dla pola status, ale jest o niebo szybszy i łatwiejszy sposób. Wyłączam filtr, Ctrl-Shift-L, umieszczam kursor w danej kolumnie, naciskam lewy Alt i strzałkę w dół. Spójrz, co się dzieje. Pojawia się rozwijana lista, na której są wypisane wszystkie elementy występujące w danej kolumnie, z wyjątkiem pustych komórek i z wyjątkiem liczb. Niestety, ale to jest bardzo wygodne. Klikam Escape, ustawia się w kolumnie obok, Alt i strzałka w dół i mam trzy elementy w tej kolumnie. Oczywiście po zmianie jakiegoś elementu albo po dopisaniu nowego, na przykład dopiszę Gdynia. Klikam Alt, strzałkę w dół. Oczywiście lista się uaktualnia. Od razu ta lista, wartości na tej liście są posortowane w kolejności rosnącej, więc łatwo takie elementy odszukiwać. Poza tym możesz przy pomocy takiej listy te elementy wprowadzać do komórek. Podświetlasz dany element, klikasz Enter i on jest od razu wprowadzany do komórki. Jest to bardzo wygodne, jak na przykład rozbudowujesz listę, dopisujesz kolejne elementy, kolejne transakcje, na przykład transakcję ID 51 i wiem, że chciałbym wybrać jedno z tych miast, które tam były wcześniej. Mogę oczywiście rozpocząć wpisywanie na przykład w A i Excel mi podpowie dany element, jeżeli będzie jednoznaczne trafienie, ale mogę równie dobrze kliknąć Alt strzałkę w dół i wybrać ten element, który mnie interesuje, więc jeżeli to nie byłyby łatwe nazwy miast, tylko jakieś identyfikatory dziwne, które ciężko byłoby spamiętać, to jest bardzo, bardzo wygodny trik. Enterem oczywiście potwierdzam taki wybór i w komórce obok mogę zrobić to samo. Alt strzałka w dół i wybieram element, który chciałbym do tej komórki wstawić. Enterem potwierdzam swój wybór.